Przed materiałem mamy pytanie do Was. Często natrafialiście na reklamy cheatów? Pewnie większość z Was choć raz doświadczyła takiej sytuacji, w której przed obejrzeniem jakiegoś materiału, zwłaszcza na YouTubie, wyświetlała Wam się centralnie reklama z Google z cheatami do CSGO, czy też do innych popularnych produkcji stricte nastawionych na e-sport. Ze swojego doświadczenia wiem, że swego czasu zdarzało się to naprawdę całkiem często, a Google ma gdzieś, co jest promowane. Ważne, że są przeznaczane na to odpowiednie kwoty. Algorytmy YouTube'a i Google'a również nie są w żaden sposób pocieszające w kwestii oszustów. Dwa dni temu na naszym Discordzie jeden z widzów Andrijek chciał wyszukać informacji a propos najnowszej aktualizacji do CSGO i zamiast kwestii związanych stricte z tym update'em otrzymał na samej górze wyszukiwania filmy, które promują nielegalne oprogramowania do CS-a. I to jest właściwie w tym wszystkim smutne. W tej chwili nawet najmniej rozgarnięty człowiek będzie w stanie znaleźć odpowiednie cheaty, które nieraz są zupełnie niewykrywalne. Filmy z tego typu rzeczami wychodzą nam nawet wtedy, kiedy tego nie chcemy. Wystarczy, że oglądamy content związany z CS-em. Wiem, że to praktycznie niemożliwe, ale chciałbym, żeby Valve podjęło kiedyś współpracę przykładowo z Google, który miałby na celu wytępienia filmów, w których jawnie pokazuje się, w jaki sposób pobrać i używać nielegalnych oprogramowań. Z pewnością coś takiego nie opłacałoby się właśnie chociażby YouTube'owi, ale mam nadzieję, że kiedyś coś takiego będzie miało miejsce. Bo co jak co, ale w taki sposób przynajmniej utrudniono by cheatowanie nowym graczom, którzy szukaliby w tym temacie więcej informacji. Jeszcze kilka lat temu nie przypominam sobie, żeby algorytmy działały w taki sposób, a reklam z cheatami również nie doświadczałem. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da Wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Kilka dni temu, po tym jak Emeritos Banditos wygrało ostatni mecz w grupie na miarę awansu do playoffów, każdy już cieszył się z tego, że zobaczymy Paszę i spółkę w walce o wyższą ligę. Prawda jest jednak taka, że spora ilość drużyn dopiero dogrywała swoje ostatnie spotkania. Stąd też nie byliśmy do końca pewni, które miejsce zajmą emeryci w lidze SA Intermediate. Teraz jednak wszystko staje się coraz bardziej jasne i Polacy mogą cieszyć się w zasadzie z pewnego awansu do playoffów. W końcu, biorąc pod uwagę, że było tam zapisanych 195 zespołów, w walce o kolejne ligi są formacje z 1 do 96 miejsca. W tej chwili Emeritos Banditos jest na 71 lokacie i nic nie wskazuje na to, żeby mieli z niej drastycznie spaść. Sytuacja komplikuje się w momencie, kiedy SEA nie weźmie pod uwagę drużyn, które nie zagrały ani jednego meczu w lidze. Wtedy też do playoffów dostaną się jedynie formacje do 64 miejsca. A tak teraz już zmieniając temat, wreszcie szykuje się debiut dwóch naszych polskich zawodników w Akademii Mouse Sports, okraszonej nazwą Mouse NXT. Shane oraz Siuchy z zespołem wezmą udział w drugim sezonie Pineapple Cup o 100 tysięcy dolarów. Ich pierwsze spotkanie o 16 przeciwko Gamer Legion. W turnieju są zapisani również zawodnicy Enst czy też Ago. ESL oficjalnie już potwierdza, że Intel Extreme Masters Colon będzie eventem lanowym. Jak napisał Carmack, wszystkie drużyny potwierdziły już udział w tym przedsięwzięciu. W turnieju zobaczymy aż 24 formacje. Zawody w Kolonii zaczną się 6 lipca i potrwają aż do 18 dnia tego miesiąca. Duet komentatorski Sadokist Moses powraca. Tym razem będą na kasterce w turnieju RMR z regionu CIS, organizowany przez Starladdera. Już dawno tak wielu fanów nie czuło takiego hype'u na jakikolwiek event. Zapewne zespoły i komentarz z najwyższej półki przyciągną przed ekrany bardzo wielu kibiców CS-a. A tak jeszcze z pomniejszych informacji, jeden z legendarnych graczy Forest poinformował za pośrednictwem Twittera, że w najbliższym czasie Dignitas będzie korzystał ze stand-ina w jego zastępstwie. Wszystko ze względu na zbliżający się poród jego dziecka. Trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji. Niedawno jeden z naszych najlepszych snajperów, Snatchy, zaprezentował zagranie 200 IQ, które zachwyciło sporą część społeczności CS-a. Jak widzicie sami, Snatchy strzelił w granat dymny w kierunku Fika, aby ten zdołał przeżyć. To się nazywa prawdziwe drużynowe zagranie, które raczej rzadko możemy oglądać. Wracając jeszcze na momenty do tematu cheaterów, to jeden z graczy napisał na Reddicie, że od jakiegoś czasu z niewiadomego powodu otrzymał niski współczynnik zaufania. Z tego też względu praktycznie co mecz trafia na osoby używające wspomagaczy i nie wie, co do końca z tym zrobić. Wspominam o tym dlatego, że całkiem spora ilość z Was również skarżyło się na coś takiego. Ludzie na
Reddicie mają kilka rozwiązań, które być może pomogą. Jak twierdzi jeden z użytkowników, nie ma podanej publicznej informacji, co należy w takim wypadku zrobić. Pomocny może okazać się jednak czas, więcej gier na Steamie, więcej znajomych, czy też więcej rozegranych gier, w których dobrze się zachowujemy. Można też napisać maila z krótkim wyjaśnieniem, choć szansa na to, że ktoś weźmie pod uwagę naszą wiadomość, jest dosyć znikoma. W turnieju Gamers Without Borders 2021 zorganizowano naprawdę ciekawy showmatch z udziałem graczy Vitality i zawodników z Arabii Saudyjskiej. Jak sami pewnie doskonale widzicie, drugą mapą, którą zagrano, było The Cobblestone, niewidziane od naprawdę bardzo długiego czasu na profesjonalnej scenie. Co prawda to tylko showmatch, ale i tak fajnie było ponownie zobaczyć tę mapę. Ogłoszono otwarty dla wszystkich turniej z pulą 20 tysięcy dolarów o nazwie CSGO Knights Revival, organizowany m.in. przez eBaya, ale również przez platformę SEA. Każdy zainteresowany może się do tych zawodów na spokojnie zapisać. Event będzie miał miejsce między 9 a 11 lipca. Organizacja Honoris robi pierwsze zmiany od bardzo długiego czasu. Ich formację opuszcza trener MSR, który jak sam stwierdził, doszliśmy dalej niż zakładało otoczenie. Osiągnęliśmy mniej niż prywatnie oczekiwałem. Tak wracając jeszcze do zawodów, Gamers Without Borders to dzisiaj czekają nas półfinały. Z racji tego, że ENS wygrało swoje mecze z Nipem oraz Mousesports, już o 20 zmierzy się w półfinale na Furię. Wcześniej jednak odbędzie się spotkanie Big kontra Mousesports o 16:45. Pewnie jak wy oglądacie ten materiał, to ten mecz powoli dobiega końca. Furia Esports Female kontraktuje nowego trenera, którym został LRZ. Obiecujący czeski skład nie jest już dużej częścią organizacji Team Sampi. He's gonna show up and by the time he does show up, the party's over. His teammates are dead. Unless he kills everybody. What is he doing? Running for a bit more. Another headshot. Tabson. Somebody's gonna have to stop him. Acor still got a bit health left, but Tabson will come in. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów. Tym samym wspierasz ten kanał. A najstandardowo wbijacie na Discorda oraz postawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.